Hej, hej, cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku The Sims 4 na moim kanale. I słuchajcie, chcę wam powiedzieć na samym początku, że nie wiem czy widzieliście, ale robiłam stream kilka dni temu, nie kilka, dwa dni temu, w piątek o godzinie 16, właśnie z pierwszej części jakby stworzenia nowej postaci, stworzenia nowych członków rodziny w postaci zwierzaków, więc jeśli chcielibyście zobaczyć ten stream, to tym bardziej was zapraszam, ponieważ jest to akcja bardzo fajna, gdyż im więcej osób zobaczy tego streama, który jest zresztą teraz już w formie filmu, tym więcej pieniędzy EA Polska przeznaczy na schronisko, na stowarzyszenie Nadzieja na nowy dom w Sosnowcu, więc myślę, że to jest bardzo fajna akcja, więc fajnie by było, gdybyście też ją wsparli. A dzisiaj kontynuujemy naszą rozgrywkę w momencie, w którym zakończyliśmy tego streama, więc zapraszam was do oglądania. No i no, tym bardziej was zachęcam, żebyście właśnie zerknęli, obejrzeli, chociaż na chwilkę zerknęli, co tam się działo, żeby być na bieżąco w tym momencie, więc tutaj będziecie mieli od razu adnotację do tego filmu. Serdecznie was zapraszam, żebyście go obejrzeli, bo to jest dla mnie bardzo istotne. No i słuchajcie, zaczynamy naszą rozgrywkę w tym oto miejscu. Ja tu mam swoje mieszkanko, jak już wspominałam na live'ie, to mieszkanie, a raczej dom, jest z biblioteki. Ja je urządziłam po swojemu i zapisałam sobie wcześniej w galerii. No i przedstawię członków rodziny, czyli ja w wersji z tutaj dobrym wyposażeniem, którego nie mam. I też mamy naszego mopsika. Oczywiście musiał być mopsik, jest to Foster, który ma piękny kubraczek misiowy, a do tego jest mój pestuś, który jest ostatnio bardzo niegrzeczny. Mam nadzieję, że niegrzeczny będzie tylko u mnie w prywatnie, nie będzie niegrzeczny tutaj w tym domu. I słuchajcie, tak jak mówiliście na live, chcielibyście, żebym pokazała, jak być weterynarzem, i z racji tego, że bycie weterynarzem wymaga dużego funduszu, no to wspomożemy się tutaj, jeśli mogę tak to nazwać, kodami i trochę szczytujemy grę. Więc mamy teraz plus 50 tysięcy. Mam nadzieję, że nie jesteście źli, ale serio chciałabym, znaczy może inaczej, wykorzystamy te pieniądze do minimum, tak żeby zrobić na razie malutką klinikę, a z czasem będziemy dalej jakby te nasze wszystkie, o czym ja gadam, będziemy rozwijać dalej naszą klinikę weterynaryjną. Póki co chciałabym postawić dwie rzeczy jeszcze do domu, które myślę, że bardzo nam się przydadzą, i to będzie tak. Chodzimy tutaj, zrobię sobie biureczko, bo tutaj nie mam właśnie misek dla zwierzaków, zapomniałam o tym i pewnie tutaj dlatego Foster jest na czerwono, bo nie ma jedzonka, zapomniałam o tym. O, to możesz tak, żeby zniwelować te koszty, żeby było ich troszeczkę mniej, to postawimy sobie dobry komputer i przy okazji zrobimy sobie, gdzie to jest, tutaj zwierzaczki. Najlepiej jest postawić sobie tą wersję, więc postawimy może niebieską po jednej stronie i żółtą po drugiej stronie, żeby zwierzaki się tutaj nie krępowały. Co jeszcze mogę tutaj zrobić, to na pewno postawimy jeszcze drapak dla kota, ponieważ go nie ma. I tak samo możemy wziąć ten najlepszy, tak żeby też zniwelować trochę koszty, żeby były trochę mniejsze, żebym nie miała takiego wypasionego salonu, jakbym mogła mieć. I myślę, że postawimy jeszcze, akurat z tego co zauważyłam, na tych słoniach mało co zwierzaki śpią, więc postawmy też taki wypasiony zestawik zabaweczek. I co tutaj? On jest pusty, więc a, mogę je chyba chować tam po prostu do środka, więc super. Szkoda, że nie ma budy jakiejś, ale no nic. Ja na pewno chciałabym postawić sobie jakiś taki mały tor przeszkód dla psiaka, bo jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądać. Bo jeszcze przyznam, że nie testowałam. Akurat mamy duże
dużo miejsca, żeby trenować naszego fostera. Może ustawimy je w jednej linii, jakby to miało jakieś mieć znaczenie może, że on rzeczywiście będzie przeskakiwał w rzędzie. Zrobimy sobie jeszcze to. Zrobimy to. Nawet tanie są te wszystkie przeszkody. Myślałam, że będą o wiele droższe. Jestem ciekawa, czy są na przykład jakieś konkursy dla zwierząt, czy na przykład ma to jakiś wpływ, że to nie jest tak, wiecie, że tylko mamy, uczymy sztuczek i uczymy ich tej tresury jakby jakiejś, tylko czy rzeczywiście są jakieś na przykład konkursy, bo nie widziałam o tym żadnej informacji, więc zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Tak, i jeszcze chciałam postawić jedną rzecz, która jest związana stricte z byciem weterynarzem. Gdzie to jest tutaj? Zwierzaki, wejdziemy w tą opcję. No tylko, że za bardzo nie wiem, gdzie tego postawić w tym momencie, kiedy tutaj wszystkie są te sprzęty. Może no, zabrałam tylko miskę. Może jedzonko jedno postawimy tutaj, a tutaj umieścimy jeszcze jedną tą rzecz, mianowicie tą. O, tak. I na przykład jeszcze postawmy jakąś roślinkę tutaj, żeby było ładnie. I już zaczynamy rozgrywkę, żeby nie przeciągać. O, ja bardzo lubię tego kwiatka, więc może sobie stanąć tutaj. No i super, mamy nasz domek i zaczynamy. Zaczynamy, w końcu zaczynamy. O, dobra, postawiłam miskę, więc nasypmy, napełnimy teraz za 40 te miseczki. Puśćmy już grę. Chwilę wam pokażę całość interakcji z zwierzakami. Zapytamy się, co się dzieje fosterowi, że on tak szczeka. A, jest głodny, no to w takim razie zapraszamy do jedzonka i na pewno sobie fosterek zje. Ja w tym czasie przygotuję coś, cokolwiek do jedzenia, żeby było, ponieważ praca weterynarza jest naprawdę bardzo wymagająca czasowo i tak jak się domyślacie, musimy iść rzeczywiście do pracy i uczestniczyć w tym całym dniu pracy z naszym simem. Nie możemy po prostu tego przyspieszyć i mieć to, odczekać sobie ten czas, więc może po prostu zobaczymy, jak Pestuś teraz robi kupcie, czy tam Siusiu, jak fajnie działa ta kuwetka, chcę wam pokazać, bo jest naprawdę świetna. I gdyby Pesto miał w rzeczywistości taką kuwetkę, byłabym naprawdę bardzo szczęśliwa, ale niestety nie ma jeszcze takich może. Tak, dalej obserwacje, co Pesto robi, czy ja jem, dobrze jem. No, o! O! Tak jak wspominałam na live'ie, w tej wersji The Sims 4, psy i koty, nasze zwierzaki robią kupcie. O. Świetnie to wygląda, mi się to tak podoba, naprawdę, gdyby to było w rzeczywistości. Dobra, a Pestuś też, o, Pestuś też jest głodny, więc Pestuś sobie pałaszuje. My w tym czasie możemy iść spać. Przeczekamy tą chwilkę, żeby wszystko się tutaj... O, akurat zauważyłam, że zwierzaki uwielbiają spać ze swoimi właścicielami. I trochę to jest śmieszne, że w tym momencie jakby, wiecie, oni tak śpią. Może rzeczywiście im przeniosę te posłania tutaj. Skopiuję jeszcze jedno. Żeby oni mogli spać obok siebie. Na przykład zmienimy kolorek. Może być żółty. Oj, Pestuś się obudził. W ogóle raz mi się zdarzyło, że kot mi się zbagował na stoliku i nie mogłam go zdjąć. Nie działał reset. Nie działała opcja w ogóle usunięcia mebla, tylko musiałam usunąć, tu mi się zablokowało dosłownie w tym miejscu i musiałam usunąć to miejsce, to miejsce, to miejsce, bo jakby przenosił się cały czas, dopiero po tym stanął na ziemi, to było dziwne. No ale takie moje spostrzeżenie, mam nadzieję, znaczy, mówię to wam to tylko po to, żeby nie było jakichś, wiecie, problemów, bo może też wam się to zdarzyć, że kot wam się zbaguje na stole i będziecie usuwać wszystkie meble, więc musicie z jednego pomieszczenia usuwać wszystkie miejsca, na których może stać, to wtedy w końcu będzie dobrze. Dobra.
Ja sobie szybko zjem i lecimy tworzyć nasze schronisko. Schronisko, matko. Schronisko nie. Będziemy robić... klinikę weterynaryjną. Szukam odpowiedzi, bo chciałam powiedzieć zakład, ale zakład weterynaryjny. Dobra. Pałaszujemy, pałaszujemy. Już zjadłaś. Dobra. W takim razie kupujemy klinikę weterynaryjną. I tak. I na pewno wybierzemy nasze miasto, w którym aktualnie przebywamy. I tak, ja wybrałam sobie miejsce tutaj, jeśli chodzi o mój dom. To jest ta dzielnica psia, tu jest dzielnica kocia, tu jest dzielnica rybacka. I właśnie nie wiem, w którym miejscu chciałabym mieć swoją klinikę. Czy tu, tu jest trochę to za dużo miejsca, mi się wydaje. Więc może weźmy tą. Weźmy najmniejszą. I zrobimy taką prowizoryczną mini klinikę. I pokażę Wam, na czym to wszystko polega. O, i teraz mam tutaj wymogi, które musimy... O, mamy też... opcję kredytową, znaczy no takiego jakby przelewu, więc tak, przelewamy sobie z funduszy rodzinnych na fundusze weterynaryjne, możemy sobie przeznaczyć 15 tysięcy, tak mi się wydaje, że będzie spoko, nie 150 tysięcy, tylko 15 tysięcy, przelewamy i teraz mamy na koncie naszej kliniki te pieniądze. I teraz tak, musimy sobie stworzyć budynek.
Dobra. To już jest moja końcowa wersja, po jeszcze paru zmianach, bo stwierdziłam, że przeleję więcej pieniędzy jeszcze z funduszu rodzinnego. I co tu można robić? Zapraszam tutaj moją simkę. I słuchajcie, możemy rozpocząć działalność. I tak, tutaj przyjmujemy nasze zwierzaki. Tutaj jest stanowisko do robienia przysmaków, które następnie możemy jakby przekładać tutaj i one mogą być sprzedawane po wyższej cenie. I tutaj mamy przyjmowanie jakby klientów, oni tutaj się rejestrują i wtedy oczekują na swoją kolej. Co tu mogę Wam jeszcze pokazać? Tutaj są na przykład takie statystyki, jeśli chodzi o ocenę klientów i jakby no, liczba ocen i to wpływa na ilość gwiazdek. Możemy tutaj na przykład jeszcze wykupić sobie pracownika. Ale jeszcze nie możemy, bo musimy to zrobić za punkty bonusowe, które otrzymujemy zawsze po obsłużeniu każdego klienta. I za te punkty możemy kupować różne fajne rzeczy, jak na przykład dodatkowy weterynarz, godziny szczytu, odblokowanie jakości zaopatrzenia. I to wszystko wpływa potem korzystnie na liczbę gwiazdek i myślę, że też na zarobki. Są fundusze, jest ilość klientów, których obsłużymy przy jednym jakby. Przy jednym otwarciu, jakby ilość pieniędzy, którą zdobyliśmy przez ten jedno otwarcie, więc myślę, że możemy otworzyć i zobaczymy, czy ktoś przyjdzie, bo możemy sobie też. Gdzie to było? Nie tu, to było tutaj. A, i możemy sobie ustawić marżę. Myślę, że możemy aktualnie założyć sobie marżę 150. No dobra, ustawmy 150. Reklamę, i właśnie, możemy na przykład wydawać 240 tam simoleonów dziennie, albo 480 dziennie za plakaty, więc myślę, że na razie zrobimy sobie tak i możemy sobie dopasować rodzaj uniformu, więc możemy sobie teraz z czego wybrać, więc pokażę Wam. Dobra, i gdzieś było to przebranko, o jest, tak, i ja na przykład z chęcią sobie na przykład wzięła, nie wiem, to czy to. Takie może. I jeśli chodzi o dół. O, było, widziałam. Tak, te spodenki. Możemy sobie ustawić, tak? I możemy jeszcze ustawić buciki. To akurat mogą być jakieś trampeczki na przykład. Mogą być takie. Ideolo. I to jest nasz strój. Oczywiście możemy wybrać każdy inny strój, na przykład możemy obsługiwać klientów jako hot dogi, więc wedle. O! I zobaczcie, akurat mamy pierwszego klienta. I zaraz pokażę Wam, jak to wszystko działa. Mam otwarty tutaj panel. I widzicie, standardowo trzy gwiazdki to jest na sam początek. Powitaj pacjenta ciepło. Ja polecam akurat korzystać z tej opcji. Dobra. Zachowuje się z nią bardzo dziwnie, więc sprawdzimy pieska i robimy OK. Oj, piesek się położył na kanapie. I w tym momencie jakby akurat ten piesek tego klienta idzie za nami, podąża, my się przebieramy w nasz strój i piesek wskakuje tutaj na panel. Jedzie w górę. I tutaj mamy wyniki badań i musimy zdiagnozować trzy jakieś takie jego objawy, więc wchodzimy po prostu w badanie. Na przykład ja polecam, tak już z mojego doświadczenia, kliknąć na początku zmierz temperaturę. O, i akurat nic nie wykryło. To zrobimy słuchaj serca. Zawsze tych dwóch używam na sam początek, a potem patrzę jakby jak wygląda pies i widzę, że ma na przykład, o, już mamy dwie objawy, to jest wykryte, więc sprawdzimy pysk jeszcze i pewnie ten pysk już tutaj będzie tą ostatnią. O, nie jest. Dziwne. Pysk, no to w takim razie nie jest. Badaj skórę na przykład. A tutaj w ogóle jest pasek zdenerwowania psa i jeśli jest na czerwono, no to musimy najpierw go uspokoić, a dopiero potem kontynuować badania. Czy ktoś przyszedł? Nikogo. A nie, jest jeszcze kolejny klient, więc super. O, nie wykryto mi nic, a przy tym pies się zdenerwował, więc uspokajamy pieska. Potem możemy na przykład sobie przy pomocy tego robić jakieś przysmaki uspokajające, możemy to zlecić pracownikowi.
O, i teraz jest na zero, więc robimy badanie na przykład, no nie wiem, oczu. O, i teraz nam wykryła już chorobę i wchodzimy w leczenie i tutaj, tam gdzie jest łapka w górę, tam jest leczenie zalecane, więc na razie to jest początkowa jakby wersja naszego bycia weterynarzem. My się uczymy, o, mamy drugi poziom bycia weterynarzem, więc no. I teraz tutaj nam 25 odjęło za to właśnie leczenie i teraz rozmawiamy z klientem i on opłaca całe leczenie. I zarobiliśmy 120, 112, więc super. I teraz możemy iść do kolejnego klienta. Powitaj pacjenta cieplutko. No jak widzicie, przed chwilą właśnie ta pani podeszła sobie do tego automatu i chciała kupić przysmaki, ale ich nie mamy jeszcze, więc nie możemy ich sprzedawać. Za chwilę Wam zlecę fajne patenty. Dobra, no to sprawdźmy, co tam się dzieje kotkowi, co się dzieje. Idziemy. I tu mamy dużo objawów do sprawdzenia, więc zacznijmy od temperatury i zacznijmy od serca. Czasami jest tak, że przez jedno badanie, o, na przykład dwa nam się zrobiły, ale nawet zdarzyło mi się, że cztery się robiły naraz, więc sprawdźmy. O, kolejne dwa. I możemy na przykład jeszcze zbadać sierść. O, i się zrobiło. I mamy o, mamy szczepionkę od razu zaproponowaną, więc... I tyle. Tu już słyszę, że są kolejne osoby. O, i widzicie, i akurat zwierzaki mają to do siebie, że one bardzo brudzą. Bardzo brudzą. Więc jeśli mamy dużo pacjentów, a zdarzyła mi się taka sytuacja, jakby testując grę, gdzie miałam tylu klientów, bo miałam wykupiony pakiet z plakatami. Miałam to chyba z 10 klientów i miałam całą podłogę mokrą, w jakichś glutach, nie glutach, więc fajnie jest na przykład, kiedy mamy zbyt dużo klientów, zatrzymać tutaj opcję wpuszczania kolejnych, przez co po prostu nie zrobi nam się jedna wielka kolejka, bo im dłużej... ale idzie smutny, jakby prawie miał umrzeć. Rosie. I wiecie, i czas oczekiwania jakby zmniejsza poziom gwiazdek i potem ocena naszej kliniki spada w dół, więc a wszystko ma wpływ, wygląd kliniki, to czy ona jest posprzątana, czy jest ładna, czy jest długi czas oczekiwania, to wszystko ma znaczenie. Dobra, to w takim razie robimy badanie, zróbmy sierść. Patrzę, ile mamy już nagrań, 40 minut, więc myślę, że jeszcze troszeczkę pogramy. Przejdziemy jeden dzień właśnie bycia weterynarzem i będziemy kończyć ten odcinek, więc na razie się nie przejmujcie. Dobra, mamy skórę. To teraz zmierzmy temperaturę i zróbmy serce. Mamy kolejne. Oj, piesek się zdenerwował, więc uspokajamy go. Już jest spokojny i robimy, no zbadaj to serce. Nic nie wykryło. To zbadaj pysk. O, i jest. I akurat jeszcze damy radę zrobić mu leczenie. Nie chce nigdzie należeć. O, już jest zrobione, mamy trzeci poziom weterynarii już. Więc bardzo szybko to leci. I mamy kolejne tutaj. O, tutaj mamy klientkę już niezadowoloną, bo pewnie widzi, że jest bałagan. Więc od razu ją przyjmujemy. Ja już tutaj dostrzegam bałagan. Wszędzie jest brudno. Jakby ja tak długo pracuję, aż moje statystyki naprawdę nisko spadają, więc staram się jak najwięcej zarobić w ciągu dnia. Jak widzicie, na razie jest tego bardzo mało. I przyznam, że naprawdę bardzo dużo jest się w stanie zarobić simoleonów, właśnie sprzedając te przysmaki,
bo tak jak Wam mówiłam na streamie, jest taki przysmak, który się nazywa Ambrozja i on jest sprzedawany po 1500 simoleonów, pomimo że wyprodukowanie go kosztuje 300 simoleonów, więc mamy 700 w kieszeni dzięki temu, więc naprawdę polecam. I na przykład jak będziemy grać, na przykład często przed odcinkiem będę sobie robiła kilka przysmaków, tak żeby później jednego dnia posprzedawać ich bardzo dużo. No i robimy leczenie. Dobra, i piesek będzie zdrowy. I na razie w tej początkowej fazie będzie tak, że nasze zwierzaki będą potrzebowały po prostu szczepienia, będą potrzebowały jakiegoś tam oprysku, ale zdarzy się tak, że pies będzie potrzebował na przykład operacji i będziemy potrzebowali tego jakby sprzętu do robienia operacji, więc na razie na to zbieramy. Nie wiesz, co się dzieje. No dobra, no to sprawdź, po prostu twojemu psu świecą się łapy. Nie jest normalnego, dzień jak co dzień. No i tutaj też na przykład pan przyszedł i nie ma żadnych smakołyków i... O, tutaj chyba się dobrze bawił i wyszło mu z tego dziecko. No i na przykład teraz jak nie ma interakcji, to możemy przekierować go, żeby poszli tutaj na stolik. No i zobaczmy, jest mocno poddenerwowany, więc najpierw go uspokójmy, bo to nic nie przyniesie korzystnego. Tutaj zbadaj sierść i zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, i mamy już wszystko. No i zrobimy spray i super będzie. Mamy już kolejną pacjentkę, która była dosłownie przed chwilą. Więc powitaj ciepło pacjenta. Dobra, no to idziemy z pieskiem. I co tu się dzieje? O, jest bardzo poddenerwowany. Ja już się robię głodna. Zmierz temperaturę. Zrób badanie skóry. Zbadaj pysk. O, już mamy czwarty poziom weterynarii. O, dobra, no to zbadaj serce w takim razie. O, no i jest super. I teraz już robimy znowu uspokajanie psa, bo jest znowu poddenerwowany, więc może na przykład nie pozwoli już na takim stopniu, by dać sobie lekarstwo. No i zrobimy tak. Potem, jak już owidzimy na przykład 1200 punktów bonusowych, więc możemy sobie coś za chwilę zakupić. Myślę, że dodatkowy weterynarz będzie spoko, więc weźmiemy sobie. I co możemy jeszcze? Cierpliwi pacjenci na przykład, żeby byli bardziej cierpliwi, nie spadało im tak szybko ocena, znaczy ocena nasza jakby. O, już zobaczcie, mamy 1,5 gwiazdki, więc super. I nikogo nie ma na razie, jeśli chodzi o... O, przychodzi kolejna pani. Więc my już tutaj zmierzamy w jej kierunku. Kotekowi się świecą łapki. Myślę, że jeszcze przyjmiemy dwóch pacjentów, jeśli będą. I... Przywitajcie po pacjenta. Dobra. I zmierzamy dalej. Jeszcze mi się nie zdarzyło, nie wiem jak wygląda poród na przykład. Nie widziałam tego, więc myślę, że ja nawet pokuszę się o to, żeby stworzyć sobie drugiego mopsa i stworzyć jako mini hodowlę, bo jak pokazywałam na streamie, jest możliwość sprzedawania normalnie zwierzaków i właśnie prowadzenia takiej ala hodowli, więc myślę, że to jest bardzo fajne. Zbadaj oczy. Zbadaj oczy, o! Udało się, więc robimy leczenie. O, dobra. Robimy spray, super. Czy jest ktoś jeszcze? O, już mamy dwóch kolejnych pacjentów, więc ja już sobie zamykam tej opcję. Opcje kolejnych. Tak, żeby
nikt więcej nie przychodził, bo nie dam rady sama ze sobą. Śmiesznie ten pies wygląda, tak. Dobra, i zmierzamy. Piesek wchodzi. Mam nadzieję, że piesek nie jest zdenerwowany, nie wygląda na zdenerwowanego. Właśnie, spokojnie. Dobra, zmierz temperaturę, wsłuchaj serca, zbadaj skórę i zbadaj pysk. O, super. I zrobimy leczenie. To. O, no i piesek nie pozwolił, więc uspokoimy go. I zrobimy leczenie potem. Super. I leczenie. Cyk. Za punkty te bonusowe możemy sobie jeszcze dokupić potem, że zwierzęta będą bardziej uspokojone, więc to jest o tyle fajne, ale to kosztuje chyba 4000 z tego co pamiętam. Nie, 5000 nawet, no to jest dość sporo. No i jak widzicie, już mamy na dzień dzisiejszy prawie 1000, z czego 240 zostanie przekazane na opłaty za reklamę. No już jestem bardzo niezadowolona, więc to jest ostatnie moje badanie. Piesek jest bardzo zdenerwowany. Może zrobię teraz bardziej tak. Byście mogli zerknąć sobie. Zrobimy badanie temperatury, badanie skóry. Zobaczymy, czy akurat się uda z tymi dwoma badaniami. Oj, nie zrobiło się, więc robimy słuchanie serca. O, no i super, więc robimy leczenie. I super. No i fajnie, obsługujemy ostatnią klientkę. Zbieramy kaskę. No i super, i mamy 137. Mamy równe 1000 prawie. Zamykamy. I możemy zobaczyć ocenę klientów, czyli pochwalają nasz wystrój, jakość usług i podejście do pacjenta, więc super. I mamy koszty marketingu 144, więc nie było źle. Więc w takim razie, o matko, takich jeszcze statystyk to nie miałam, więc może skorzystaj. I spadamy do domu. I mamy pierwszy dzień naszej cudownej pracy. Oczywiście zarobki jakby, no, są większe w momencie, kiedy mamy pracowników. Tylko, że musimy na przykład wydawać na ich jakby dalsze kształcenie się, na kursy. Im większy mają, wyższy stopień mają karierę oczywiście, to więcej im płacimy. Ale też wtedy robią lepsze badania, bo na przykład zauważyłam to, że czasami gra się baguje. Kiedy ja już na przykład miałam 10 poziom weterynarii, to dzieje się coś takiego, że na przykład ja muszę robić niektórym zwierzakom operacje, a na przykład osoby, które u mnie pracują i nie mają takiego wysokiego poziomu i nie było jeszcze na kursach takich, żeby robić operacje, to się zwieszają po prostu, jakby cały czas obsługują jednego klienta, nie mogą sobie z nim poradzić i ja na przykład robi się straszna kolejka, bo cały czas jeden z lekarzy obsługuje jednego pacjenta, bo jest po prostu nieogarnięty i nie ogarnia, że musi zrobić operację po prostu, więc troszkę trzeba to dopracować. Oj, pestuś. Dobra, w takim razie szybko odejmujemy wszystko. Weźmiemy prysznic. Weźmiesz prysznic. I lecimy za chwilę spać. Więc słuchajcie, ja się powolutku z Wami żegnam. Bardzo Wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną teraz. Tym bardziej przypominam Wam, żebyście obejrzeli pierwszy odcinek, ponieważ, tak jak mówiłam, im więcej Was obejrzy ten film, tego live'a, to tym więcej pieniędzy zostanie przekazane na schronisko, na stowarzyszenie, więc będę bardzo, bardzo szczęśliwa, jeśli pomożecie, tym bardziej, że będę tam jechać jako wolontariusz na jeden dzień, więc myślę, że byłoby naprawdę super, gdyby wszystko poszło w moje myśli. No i jak widzicie, zwierzaki poszły spać na posłaniach. Bardzo mnie to cieszy. Więc super. W
W takim razie, no słuchajcie, ja nie mam nic innego do roboty, jak po prostu kończyć tego live'a. Ja jest dzisiaj strasznie już późno, jest chyba około godziny. Która jest godzina w sumie? Pierwsza w nocy. Więc ja już kończę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i pa, pa.